istotny jest to mecz, albo jaką ma wagę w perspektywie całego sezonu, to zdajemy sobie sprawę, że nie trzeba dokładać żadnych tam cegiełek do tego, do koncentracji, do świadomości. Natomiast ten dzień też ma pewien inne zakończenie, tak? Wiele lat Kiero funkcjonował na stanowisku w Wikielcu. Wiele lat, pewnie ze 20, funkcjonował w piłce, albo lepiej, albo w piłce tu lokalnej, i w Suszu. Ta pasja do piłki to jest pewnie coś, z czego warto wyciągać nawet wnioski dla siebie. Nie zawsze jakieś wielkie dobra, ale pasja tego, co się robi, na pewno nie jednego uczyć, albo może nawet nie uczyć, tylko zarażać, po prostu zarażać. I poprosiłem do dzisiaj też powiedział dwa słowa od siebie, podsumowujące tą, mam nadzieję, fajną przygodę i ten sezon. Będzie też to takie uwidocznienie dobrze wykonywanej pracy, że to jest wygląda takie poczucie szczęścia, że jednak nie kończy się fiaskiem, tylko zrealizujemy cel, osiągniemy, mam nadzieję, historyczny wynik, jakie będzie 11 miejsce w lidze. Bo z takim nastawieniem siedzimy i z takim nastawieniem do tematu musimy podejść. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że niejednokrotnie nas wkurza, nie szczególnie. Żartuję. Natomiast z mojej strony wielkie dzięki, i bo dobrze mnie tu przyjął, dwa lata temu dołączyłem, i oddam na chwilę głos. Proszę. Tak panowie, tak jak trener wspomniał, 25 lat siedzę w piłce. Tutaj w Wikielcu szósty rok. Krystian mi przypomniał, że szósty rok obliczyliśmy się co jak. Z niektórymi z was jestem od początku. Tak patrzę po twarzach, Kacperek, Mati, Hubert, Jankiel, a reszta przyszła. Cieszę się, że z wami byłem. Chciałem wam podziękować za te 6 lat pracy i współpracy. Mam nadzieję, że coś tam zostało z tej mojej pracy tutaj w klubie. I myślę, że nie było źle, bo starałem się tak, żebyście mieli wszystko to, co chcieliście, żebyście byli zadowoleni z mojej pracy. I również chciałbym również to, żebyście ten dzisiejszy dzień dla mnie zakończyli zwycięstwem. Ktoś mi powiedział tutaj w klubie, przyszedłeś do Wikielca w czwartej lidze i chyba zostanie w tej czwartej lidze. Ja nie wierzę w to. Ja wierzę, że dzisiaj mecz wygramy, że dzisiaj przypieczętujemy to nasze bycie w trzeciej lidze na następny sezon. Chciałbym wam również powiedzieć, że w piłce nożnej przez te lata moje, które przybyłem na boiskach, a szczególnie na ławce zawodników rezerwowych jako kierownik, nie tylko nogi grają, ale przede wszystkim głowa. Głowa to jest podstawa. Jeżeli dobrze myślisz o meczu przed meczem, jeżeli dobrze w mecz wchodzisz myśląc o tym, co będziesz grał, gwarantuję, będzie zwycięstwo. Jeszcze raz dziękuję wam za współpracę i do miłego. Bardzo miłą uroczystość. Dziś po raz ostatni w roli kierownika wystąpi nasz niezastąpiony Bogdan Nerowski. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować kierownikowi za wszystko, co dla nas zrobił.
moneta, kierownika, kilka prezentów, które wręczą przedstawiciele zarządu klubu. Bogdan Narostki jest kierownikiem pierwszej drużyny GKS-u Kielec nieprzerwanie od lipca 2018 roku. Wtedy wraz z prezesem Krzysztofem Bączkiem dołączył do klubu Zemni Sur. W przeszłości przez wiele lat był kierownikiem drużyny Jeziora Kajława. Kierownik ma na swoim koncie wiele pięknych piłkarskich chwil. Z Jeziorakiem awansował z czwartej do nowej drugiej ligi, do czwartej ligi awansował też z Unią Susz, a w GKS-ie już dwukrotnie świętował awans do trzeciej ligi. Bogdanie, serdecznie w imieniu zarządu klubu dziękuję Ci za Dla te chwile, które musiałem. I oczywiście zapraszamy na kolejne mecze w nowym sezonie. Dziękuję bardzo. Zrobię wspólne zdjęcie jeszcze z kierownikiem, tylko tak na tle drużyn. Zarząd klubu, kapitan zespołu, prezes. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.